Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Payback. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam Golfa, mojego GTI, to jest GTI, bodajże. A tutaj stoi BMW E46, wersja dwudrzwiowa. Trzydrzwiowa? Dwudrzwiowa. Dwudrzwiowa się mówi na sedany. I to ciekawe, bo ten samochód możemy sobie kupić też normalnie tutaj w grze, nim jeździć, go tuningować, się nim bawić. Ja teraz mam Golfa, troszeczkę go ulepszyłem, byłem w warsztacie z częściami, gdzie się kupuje części do samochodów, ulepszyłem sobie jeszcze mojego Raptora. No ale po ulepszeniu ten Golf jedzie prawie 3 paki już teraz, także to jest naprawdę bardzo szybka fura teraz. No i mogę sobie porobić część takich różnych wyzwań. Jeździłem sobie po świecie tak o bez celu. W sumie bardzo fajnie się jeździło. Bardzo fajne są widoki tutaj dookoła. Jakoś tak czasami lubię w grach sobie bez celu po prostu pojeździć tych wyścigowych. Albo niewyścigowych jak w GTA. Też sobie czasami jeździłem z innymi graczami po mapie i po prostu tak o. No i sobie robiłem takie różne wyzwanka jak tutaj. O, właśnie mamy wschód słońca. Możemy sobie zrobić fajne foto. Czekajcie, pyk. Zobaczcie na to. Czy to nie jest piękne? Jeszcze, ja nie wiem, czy mam całkiem zglebionego tego Golfa. Ale wygląda to naprawdę fantastycznie. Zobaczcie, jakie super zdjęcia można robić. Ja nie mogę się doczekać, jak zobaczę, jak gracze będą robić fantastyczne zdjęcia z tymi samochodami tutaj w grze i jak będzie można oglądać właśnie na profil. Ej, zobaczcie! Czas jest niby zatrzymany na trybie fotograficznym, a jednak słońce się porusza na sklepieniu. Prawda? Czyli czas się całkowicie nie zatrzymuje. Mimo, że to jest single player i nie ma tak, że jak w 15 mieliśmy ten all drive i że cały czas musieliśmy prowadzić tą rozgrywkę, nawet jak wyszliśmy do menu głównego, cały czas coś się tam w grze działo. Zobaczcie, to słońce tam się porusza. Możemy poczekać, aż troszeczkę bardziej wzejdzie i zrobić ciekawsze zdjęcie może. A może z tej strony, patrzcie, o tutaj lepiej wygląda, wow. Ale beka, może tak, ale backson, nie? Zróbmy tak, albo jeszcze takie ten przybliżenie, cyk. Nie, tak za mocno aż. Ja wolę jak właśnie widać cały samochód. To ciekawe, bo jak robimy sobie teraz zdjęcie, to ono od razu się zapisuje w folderze dokumenty i tam macie folder Need for Speed Payback i możecie sobie to zdjęcie zobaczyć, obrobić, wrzucić gdzieś na neta, pokazać znajomy, cokolwiek. Nie musicie wchodzić do jakichś tam, na jakieś tam strony społecznościowe Need for Speeda, żeby sobie pobrać to zdjęcie. Jak w przypadku na przykład Forzy, żeby pobrać sobie zrobione zdjęcie w grze, to musicie wejść na jakąś tam stronę, zalogować się i tak dalej, i tak dalej. Tutaj macie to bezpośrednio w folderze gry. Jest to bardzo fajne i wygodne. Nawet teraz sobie mogę pstryknąć zdjęcie i też mi się to zdjęcie wyśle od razu do folderu z grą. Także, no nie z grą, tylko jest utworzone w dokumentach, tak? Jak wejdziecie sobie w moje dokumenty, to macie to zapisane. Nie wiem, jak jest na konsolach, ale mam już grę na PS4 Pro i powiem Wam, że wygląda całkiem ładnie, chociaż mamy tam 30 FPS-ów, mimo że w dniu premiery właśnie Need for Speed Payback powinien być już ulepszony na konsole piątej i pół generacji, nazwijmy to. A jednak jest to całe 30 FPS-ów i nie da się tego jakby zmienić, przynajmniej na PS4 Pro. Nie wiem, jak będzie na Xboxie. Jeśli Xbox da nam większą płynność niż PS4, to... Wow! Okej, okay. Pisaliście mi w komentarzach, żebym po prostu nic nie mówił podczas gdy bohaterowie ze sobą rozmawiają, ale oni tutaj w tle czasami, gdy jeździmy tutaj w jeździe dowolnej, tak? Czasami prowadzą takie konwersacje, jakieś wycinki z ich życia, żeby tak fabularnie troszeczkę rozbudować tę grę. Natomiast czasami chcę też opowiedzieć moją historię i może te rzeczy tutaj będą jakoś kolidować ze sobą, wtedy postaram się, żeby było słychać bardziej te postaci w grze, ale no czasami te postaci w grze jakoś tam rozmawiają ze sobą, ale te rozmowy nie są specjalnie ważne, tak? Okej, teraz wszedłem sobie w paczki, bo powiedzieliście, że mam do odebrania, rzeczywiście mam do odebrania sporo paczek. Te nagrody, które teraz odbieram, są do odebrania za każdym razem, kiedy po prostu je sobie zdobędziemy. To są jako... O, różowy, nie? Czekaj, co to jest? A, dym z opon, wow, nieźle. Dobrze, i ja mam jeszcze premium. No i te nagrody zwykłe dostajemy po jakimś tam czasie, jak sobie jakieś tam rzeczy porobimy w świecie, skoki, różne takie pierdoły.
A premium to jak, nie wiem, chyba kupimy specjalną wersję gry albo coś takiego. Różowy neon? Wow, ja nie wiedziałem, że w tej grze są neony, to jest ciekawe. A żetonów, okej. Okay. Twoje środki to są, okej. Okay. Zmienić dźwięk klaksonu. Ciekawe jak się tutaj zmienia, jeszcze tego nie lubiłem. Jest tu kilka opcji tuningowych, których jeszcze w ogóle nie ogarniałem. Na przykład dym nitro, czy raczej kolor nitro, nie mam pojęcia jak to wygląda. Mogę sobie statkowy klakson zamontować. Morskie opowieści? 25 tysięcy kredytów. Zobaczcie, 145 tysięcy kredytów już mam w tym momencie. Wow! Nieźle. A jeszcze mam tyle rzeczy do odebrania. Podwozie, czyli niebieski neon. Pyk i tutaj pomarańczowy neon. Kurde, ja muszę zobaczyć, jak to się montuje tutaj. Bo nawet nie wiem, nie sprawdzałem tego. Niebieskie nitro. Wow. Co to są te żetony części? Nie wiem, muszę to jeszcze ogarnąć dokładnie. Więc mamy ten niebieskie nitro. Żetony części i 15 tysięcy. To się chyba losuje. Losują się te rzeczy tutaj w premium, ale premium to widzicie, że no, opłaca się to mieć, nie? Klasyczny klakson. 5 tysięcy. Żetony i 25 tysięcy na koniec. 200 tysięcy już mam. Ja wierzę, że możemy za to kupić naprawdę chyba Cóż, jakiś Smok, konkretny samochód. czas się nie myli. Ale po co mi wóz, który wtapia się w otoczenie? Okej. Okay. No i tutaj właśnie sobie moją Golfinę ulepszyłem, już dosyć mocno i teraz fajnie jeździ. Więc chodźmy sobie może teraz do warsztatu. Jeszcze właściwie mogę sobie kupić jakiś nowy, jak będę chciał, kurde. Ale muszę sobie porobić te wyścigi, które są tu do roboty. Tu mamy klasę wyścigową, którą trzeba ogarnąć, tu mam klasę offroadową, którą porzuciłem, jak się okazało. Ja mówiłem, że mojego Raptora sobie ulepszyłem. No to sobie go ulepszyłem. Jest troszeczkę szybszy, nie tak szybki jak Golf, ale właśnie Golfa spróbujemy sobie teraz zmodyfikować. Jest to klasa wyścigowa, więc powinno mieć jakieś ciekawy wygląd. Ale patrzcie, tunik sylwetki nie był na maksa obniżony, ale niewiele mu brakowało. Okej. Okay. Zostawimy to tak. Teraz tak. Tutaj mi pisaliście, że nie ma w żadnym samochodzie bodykitów, że bodykity składamy sobie sami z przednich ze zmiany z przednich zbudników i tak dalej. Tak, jest tak teraz w tej finalnej wersji, ale mnie troszeczkę zmieniło to, że na pokazach mogliśmy wybrać sobie bodykity tak jak w Need for Speed 2015. Po prostu kierowałeś sobie tą kropkę w okolice dachu, tak, ponad tymi szybami, i wtedy pojawiał się bodykit. Na przykład dla mojej Hondy S2000, jak sobie na pokazach ją tuningowałem, od razu był bodykit i wszystko było takie strasznie szerokie. Odblokowałem sobie nowe zderzaki. Tak się składa, że do Golfa mamy. A, jakiś taki sobie zainstaluję. Pyk. Tutaj mamy jeszcze rozdzielacz. Taka ławka, jakaś wielka. Powiem szczerze, wolałbym jakiś inny samochód niż tego Golfa, skoro mnie będzie teraz na niego stać. Dobra, zobaczymy sobie tak. Zaciski hamulcowe. Tego nie mogę. Dobrze, tego. Czekajcie, a to co to jest? Opony. Tego też nie mogę jeszcze zmieniać. Tarcze, felgi. Dobra, zobaczmy felgi. Więc felgi mogę sobie na pewno zmienić. Te golfowe są świetne. Dobrze, dajmy sobie takie. To nie jest droga rzecz, więc spoko, niech sobie będą. I teraz rozmiar. Żeby takie malutkie dać. A kolor wykończenia. No właśnie, bo tak. Nice! Może takie sobie. Dajmy czerwone sobie ekstra. Dla wszystkich. Pięknie. A to jest kolor bazowy. Możemy dać czarny. Ole beka, patrzcie, jak tu fajnie można. Nie wszystkie felgi pewnie można tak robić, ale to akurat tak. I dobrze, i teraz zastanawiam się, w którym miejscu daje się te neony. Czy to tutaj się daje, czy w jakimś innym warsztacie, czy coś? Właśnie nie wiem dokładnie. No i z tyłu felgi też sobie zmienimy. Zmiana felg. Nie będę musiał długo czekać, ale patrzcie, nie zastosowały mi się kolory, nie? No bazowy na pewno miałem czarny. I wykończenia miałem czerwony. No i tutaj rozmiar, nie będziemy nic zmieniać. Okej, okay. Więc tutaj zaciski i tu opony. Właśnie może być w opcjach opon. Osiągnij mnożnik 2 w jeździe swobodnej. Mnożnik. Czyli chyba chodzi o driftowanie i takie inne pierdoły.
tylne światła, możemy sobie tak przyciemnić, jeśli ktoś chce. No i jeszcze możemy system audio, no i spoiler. Ten, który jest zainstalowany, jest bardzo fajny, mi się podoba, nie zmieniam go, ale jeśli byście chcieli, to można sobie zainstalować też taki skromny toki. Co to, jak dragowy trochę, co? Chyba właśnie można zrobić golfa na dragi i wtedy ten, nie? Dobrze, tutaj jeszcze mamy dyfuzor, możemy zainstalować. Ten który tutaj był spoko, ale co, zainstalujemy sobie. Co to? Ach, on jest taki odstający, nie, bo nie było widać z tamtego miejsca. Jezus, nie, to ja takiego nie chcę. Dajmy ten, jakiś taki spokojny. No i końcówki układu wydechowego, możemy sobie zmienić na jakieś inne. O, dajmy sobie takie. Wow, teraz będzie wyglądał bardziej sportowo. No i co, i tyle. I tutaj nie mamy więcej do roboty. Możemy sobie jeszcze szyby przyciemnić. Przednie, nielegalnie. Możemy sobie maskę jeszcze dostosować. No i w zasadzie tyle. Tyle jeśli chodzi o golf. Aha, jeszcze przednie reflektory. Cyk, możemy sobie dać żółte, jakie chcecie. I wtedy te reflektory świecą w tym kolorze. To jest bardzo fajne. Lusterka. Aha, jeszcze tylne błotniki, których nie mam. Kup drugi garaż. O. To możemy za 25 tysięcy odblokować. I teraz pytanie, zastanawiam się, gdzie się zmienia te wszystkie rzeczy. Kolor lakieru, kalkomanie. Nie, no wiecie, chodzi mi o neony i te inne pierdoły. Tak się zastanawiam, gdzie to może być. O, tutaj jest. No trochę musiałem poklikać, ale mamy coś. Więc tak, platynowo-niebieskie. Za dużo mam tego nitra platynowo-niebieskiego. Dajmy sobie niebieskie nitro. Dym z opon. Huhu. Czy ja mogę tylko... A, bo tu mi się chyba tylko... Nie mogę tego jakby wywalić, nie? Mam to już przypisane. A, dobra, niech będzie. Neon, czyli tutaj mamy te pierdoły. I patrzcie, ten neon się tam pojawia. Ale właśnie słabe jest to, że... Nie mogę sobie podejrzeć samochodu, jak on wygląda w tym neonie, nie? Tak trzeba mniej więcej na oko ogarnąć. No dobra, dajmy sobie ten. Klakson. Można przetestować? Dzwonek rowerowy. To jak w tym Fordzie, co? A, czekajcie. Możemy jakiś tam przedmiot sprzedać. Morskie opowieści. Statek. Dajmy statek. Pneumatyka? Wow! To co będziemy mogli robić z tym samochodem? Jak w Undergroundzie trochę, co? Dobrze, że to ogarnąłem sobie. I tutaj modyfikacja osiągów to chyba... O, tu mam coś z czwartego poziomu nawet. Więc tak to wygląda. A... Pyk. No dobra, to mamy porobione. I teraz jeszcze mam sobie... Ja chyba wam o tym mówiłem, że mam 370. A, miejsce na wrak. 370 mam chyba schowaną. Muszę jakiś samochód wysłać do wymiana z magazynem. O, i tutaj będę miał na drift 350. A, jeszcze słaba jest. No i tutaj moją Subarkę. Ale weźmy sobie... O, tutaj podmieńmy. Już mamy takie naprawdę konkretne samochody. Patrzcie, jak to wygląda. Damn. Dobrze. No to co? Mamy wszystko. Teraz chodźmy sobie tym Golfem pojeździć. Zobaczymy, jak wygląda... Ta zmiana tego koloru nitra, bo jestem ciekawy. No i pojeździmy sobie wyścigi, akurat nie offroadowe, tylko szosowe. A, zobaczcie, aha, rozumiem. A, ej, powiem wam, dziwnie to wygląda, nie podoba mi się. No ale dobra, no może ja wybredny jestem. Patrzcie, no one są wyłączone w dzień. To jest dosyć logiczne. Nie zawsze to jest oczywiste tak w grach wyścigowych, a zwłaszcza w grach arcade'owych, takich jak Need for Speed, no ale fajny smaczek. Pyk. Ach, ten strasznie leci w dół. Ja mam samochód offroadowy zrobiony tak, żeby fajnie skakał. No ale Golf jest już i tak dobry, więc nie ma co narzekać. Teraz zobaczmy sobie... Tutaj mamy jakiś wyścig, ale chyba ja już go robiłem. A, dobrze. Coraz więcej osób gra już w tego Need for Speed'a, więc... Salon z samochodami terenowymi. Aha, właśnie. Można by było też tam zajrzeć. Teraz, gdzie jest stacja benzynowa jakaś najbliższa? Tutaj mamy części
O, mogę szybką podróż do tych części sobie. A mogę chyba do tamtego salonu też szybką podróż sobie zrobić. Także się zaraz tam przeniesiemy i zobaczymy, czy są jakieś nowe części, bo te części się co jakiś czas odświeżają i pojawiają się jakieś nowe. Na przykład tu widzicie część czwartego poziomu, jest dosyć droga, ale no ona niewiele nam daje. Niektóre części dają nam też bonus w zależności od tego, w jakim miejscu się znajdujemy, w jakim obszarze mapy. Tak? No, tutaj mamy. Tutaj nie będziemy mieli dużo boosta. Ale te części są fajne, bo niekiedy czas lotu nam powiększają, tak? Możemy sobie zrobić konkretny samochód, że będzie na przykład bardzo długo leciał i robić nim wyzwania właśnie skokowe. Ciekawe, jakby podmaksować jakiś tam samochód na skoki, jakiś tam na drifty i tak dalej, i tak dalej. No. Dobrze. Także widzę, że tutaj nic ciekawego nie ma dla mnie. Mógłbym sobie coś tam poinstalować, ale zależy mi też. O! Możemy. Wow, głowice piątego poziomu. Moc nam się zwiększy. Dobrze. I. Jeszcze mamy komputer. I. W zasadzie. Wszystko, co teraz zainstaluję, zmniejszy mi moc i pojemność nitro, więc tego nie chcę instalować. Troszeczkę moc samochodu by się zwiększyła, może nawet i prędkość. Ale też go ulepszyliśmy na tyle, że powinien dać sobie radę w tych wyścigach, które nas czekają. Więc zobaczmy sobie. Salony, gdzie mamy te offroadowe, a to jest wyścig, który mam zrobić tak. Szosą. Chodźmy tutaj. Zobaczmy te terenowe, czy może jakieś nowe samochody. Nie, ja tu chyba wszystkie tak samo zawsze. Zobaczmy, jakie są samochody terenowe, dostępne do jazdy po terenie. Bo to nie jest tak, że wszystkie samochody w grze mogą być na terenie. Co? Porsche 911 na teren? RSR? No, way. The fuck. Panamera Turbo. G63. Aha, ten ziomek. Kurde, myślałem, że C63, pomyliło mi się. Charger. To jeszcze mi pasuje. Kojarzy mi się z jakimś takim filmowym samochodem. Ale zobaczcie, też one mają zrobiony już taki pre-tuning. Mają troszeczkę wyższe zawieszenie niż normalne samochody, jakbyśmy kupowali ten. O, ten by mi pasował właśnie na offroady. Napęd na 4 kapcie. Ford Focus RS, oczywiście. Od razu Ken Block się kojarzy, co? No także jest sporo tych autek. Tak, bo nie wszystkie można zrobić do każdej klasy, ale niektóre samochody są chyba takie, które można zrobić do każdej klasy. A, no na niektóre już mnie stać, ale zobaczcie, jeszcze dużo mam zablokowanych. Dobra, chodźmy. Mam Golfa, 172 tysiące dolarów w kieszeni, więc można brać udział w wyścigach. Ale kurczę, zarypiaście te felgi wyglądają, jak mi się to podoba. Zawsze mi się podobały jakieś takie akcenty na tych felgach, wiecie, takie obramowanie. O, tu możemy sobie zrobić zdjątko, takie wiecie, undergroundowe czy coś. Weźmy sobie, stawmy odpowiedni samochód. I spalimy kapcia naprzód. Ciekawe, czy da się palić kapcie i skręcić kołami. Okej, okay, da się to zrobić, ale... Teraz zdjęcie. Okej. Okay. Nie wiem, co zrobiłem, ale może coś będzie z tego. Nie, głupio to wygląda. Tak, ale można sobie zrobić tutaj fajne zdjątko, że my tu niby zajeżdżamy, tu jest taki zlot, same Infinity stoją. No jest jakiś tam zlocik, przyjechali ciężarówkami i BMW-kami. Tu jest chyba 1M. I E40. O, możemy sobie tak koła skręcić, pyk. I zrobić jakieś foto. Że my tu przyjechaliśmy taką Golfiną i zniszczymy konkurencję. Cyk. Nie, albo to ktoś. No kurde, tyle możliwości jest tutaj. Cyk, możemy sobie foto cyknąć. Elegancko, moi drodzy. Podoba mi się to strasznie. Bo jest taki akcent właśnie jak w stylu starych undergroundów. To mi się bardzo podoba. Chodźmy na ten wyścig w końcu. Ukończ zawodu w ciągu 140 sekund. Dziwne wyzwanie. O, i mamy neony włączone. Ostatnio nie miałem problemu. Super! Dobra, gaz. Nie macie ze mną najmniejszych szans. El Coco. Fajnie wyglądają te auta z nim. W ogóle co to za jakiś... Co to było? Nie mają ze mną szans, dlatego że ja mam mocno stunigowane auto teraz. LeMond Hemikuda jedzie z przodu. Kolejny krok do zwycięstwa. Tak jest. Ej, ten samochód, który teraz minąłem,
to jest... Jest on bardzo podobny do... Kobry. 5-litrowy silnik. Muszę zmienić gacie. Muszę zmienić gacie. No to nie było fajne. Znaczy, nie to jego powiedzenie, tylko to zderzenie, bo muszę w 140 sekundach się zmieścić, żeby nie oberwać później kary za nieukończenie wyzwania. Myślę, że dam radę, no dosyć mocno ulepszyłem tego Golfa. Szybki jest, fajnie się nim steruje, skrętny. Tutaj jakiś pościg policyjny sobie tam ten. Gaz, 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 gaz. Pamiętajcie, nitra używajcie przy wyjściu z zakrętu i na podjazdach pod górkę. Także tutaj widzicie zakręty, zakręty i zaraz prosta i nitro. Ej, ja chyba źle pojechałem. Może to nie ma znaczenia, bo aha, mamy punkt, dobrze. Ops. Dziwnie wygląda to nitro. I ten neon tak się troszeczkę rozmywa, nie podoba mi się to. Muszę wam przyznać, że te efekty świetlne z samochodu z tyłu są brzydkie. Nieładnie to wygląda w tej grze. Nic mi nie jest. Mogliby to troszeczkę poprawić albo zmienić. Zobaczcie, że to jakoś dziwnie tutaj. Może to będzie spaczowane, nie wiem, ale no, sami musicie przyznać, że te neony jakoś tak odbijają się od tylnej klapy. Nie wiem, o co chodzi, ale brzydkie to jest. Ach, dobra. No i co? I zarobiliśmy sobie hajsy, reputację, możemy sobie wybrać kartę. Możliwe, że... O, ECU, dopiero co kupiłem ECU. I teraz tak, prędkość maksymalna nam się zmniejszy. Zwiększy się przyspieszenie. Ja myślę, że można wyposażyć. O, i mamy tutaj jeszcze premię do przyspieszenia, tylko że prędkość maksymalna będzie mniejsza. Spoko. Coś kosztem czegoś, damy radę. Jedziemy na następny wyścig. Moją Golfiną. Chciałbym mieć jakiś inny samochód. Może nie tyle... A mówili, że zmiękłeś, Morgan. Ta zaciekłość to przyjemne zaskoczenie. Wow. Uda ci się ją podtrzymać? Zapytaj Navarro. Mało kto potrafi takiej zaleźć za skórę. Co jej zrobiłeś w skarbie? Wydaje jej się, że może ustawiać wyścigi. Jeden jej przestawiłem. Wow, zobaczcie jaką część znalazłem. Dosyć mocno ulepszę do mojego Golfa. No. Czasami właśnie się... Te części się odświeżają tutaj w tych warsztatach i nie wiem czy we wszystkich pojawiają się te same części, ale wygląda na to, że czasami można znaleźć jakąś taką perełkę, która dość mocno ulepsza nasz samochód. Więc warto się czasami rozglądać, nie? No dobra, wiecie co? Te efekty takie świetlne występują podczas gdy dodaję nitro, więc możemy to przeboleć, dlatego że no jak dodajemy nitro, to ta tam bucha z tych końcówek układu wydechowego, no z wydechu po prostu i no i tyle, no i tam odbija się ten. O, i musimy tutaj sobie nabić mnożnik dwukrotny, żeby także musimy driftować, skakać, może takie pierdoły robić, żeby coś tam odblokować. Ach. No nie, no nie wiem, czy tym samochodem się uda. Ale chyba chodzi o to, aby zrobić to tą klasą. Chciałbym jakieś tam skoki robić i tak dalej. Spróbujemy to na lotnisku później ogarnąć. Dobrze, możemy sobie zmienić samochód. Ale mój samochód spełnia wymogi wyścigu. A nawet jakby nie spełniał, to i tak mamy szansę wygrać. Driftuj przez 100 metrów i wygraj wyścig. 1000 metrów, przepraszam, i wygraj wyścig. Hej, Morganowi się wydaje, że wrócił do gry. Powiedzmy tej nowo nabytej pewności siebie, adios. Możecie spróbować. Dobra, lecimy. I tak, musimy trochę driftować. Przypominam, Golf GTI, ten mój, ma napęd naprzód. I no, możemy troszeczkę driftować, ale to jest bardzo słaby drift. Nie podoba mi się. No. Fajnie, że tutaj, zobaczcie, po prawej stronie pojawiają się wyniki moich znajomych. Od razu pojawiają się ich awatary, możemy pobić ich czas, jeśli chcemy. Fajne to jest. Dobra, musimy przez 1000 metrów, czyli przez kilometr, zrobić łączny drifting. O.
Ile już zrobiłem? Aha, to jest chyba do końca, tak? No, to jeszcze zostało mi 300 metrów glitowania. Co ty tam? Spokojnie, jeszcze nie skończyliśmy wyścigu, później się zaspokoisz, ziom? Dammit. Dziwne, to może aż tak wystraszyć. Się zastanawiałem, myślałem, że to Aston coś tam z tyłu mi tam skrobia, a tutaj ten koleś coś tam stęka w samochodzie, da fuck. Nie wiem, może nie mógł wbić biegu czy coś? No kurde, to jest chyba automat. Cholera go wie. Dobrze, ukończyliśmy sobie wyzwanie, więc już tam nie muszę się przejmować. Bardzo łatwo jak na razie wygrywać te wyścigi, ale to dlatego, że dobrze ulepszyłem Golfa. Ja wiem, że jakbym miał słaby samochód, no to ciężko by było mi ogarnąć ten wyścig. Chociaż to jest chyba trzeci wyścig w tej grupie. Także w tym gangu, można powiedzieć. Łup, jedziemy. Patrzcie na to. Woo! A, muszę wam coś pokazać, ale to może przy okazji samochodu offroadowego, bo w tym wyścigowym nie będzie tak widać. Ogólnie chodzi o to, że to jest taki znowu błąd w tej grze, że koła nie są połączone z półośkami i wygląda to źle. Wygląda to jak w jakiejś słabej grze, naprawdę. Ta gra jest bardzo fajna, bardzo przyjemna w rozgrywce, ale są takie detale, które naprawdę bolą, wiecie? Pyk. Ukończyliśmy sobie. Tak, wciąż rządzę. Wciąż rządzę, on jest taki zbyt pewny siebie. O, żulek taki. Nie podoba mi się to. No i karta, zobaczymy, czy wylosujemy tym razem coś fajnego. Piąty poziom. Przyspieszenie i hamulce nam się popsują. Prędkość maksymalna plus 2. Nie wiem właśnie, no. Tutaj mieliśmy hamulce dosyć fajne. Siła hamowania nam spadnie, patrzcie. Ta skrzynia biegów daje bonus do hamowania, nie? Ta, którą miałem teraz. Ona jest... Kurde. Tu mamy jeszcze te ikonki, one są... One oznaczają... A, dupa, sprzedajmy to gumę. Czy możemy wymienić? O, możemy wymienić na coś. Żeton części. Muszę się ogarnąć z tymi żetonami części, jakie się używa. O, zobaczcie, już mogę sobie robić czwarty wyścig. No i pięknie. Znowu wygrywasz. Teraz kolej na ciebie. Pokonaj nas w następnych zawodach. Wtedy pogadamy. Okej. To jest fajne, nie? Bo ci bohaterowie nie są tacy zadufani w sobie, ci co musimy ich pokonać. Tylko okej, wygrasz w wyścigu, spoko. Pogadamy wtedy, robimy jakiś wspólny deal. Ogólnie bardzo, bardzo ciekawa fabuła jest. Tutaj musimy pokonać tą ziomalę, która zaatakowała nas i zdradziła. W sumie zaatakowała naszego mechanika. Na początku, jak pierwszy raz odpaliłem tą fabułę, myślałem, że ten mechanik zginie, że on już padł i już nie wstanie. Ale to jakiś silny dziadek jest i jednak wstał i żyje. A teraz widzieliście, że mogłem sobie tym Golfem w miarę po offroadzie jechać, no ale to jest takie w miarę, nie? Okej, został nam ostatni wyścig do roboty. Tutaj jest stacja benzynowa, ale jeszcze mam jej nieodkrytą, więc muszę sobie myknąć tu. Tu mam najbliższą odkrytą, akurat sobie jechałem tam dookoła mapy tym Golfem i sobie odkrywałem takie różne rzeczy i odkryła mi się ta stacja benzynowa. Chodźmy sobie tu. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego szutru. Nie, nic tu nie ma złego. Mój Golf się tu przedostanie bez problemu. My mamy dosyć ładne krajobrazy. Tutaj pokazywałem wam chyba mapkę, jak to wygląda. Tu mamy takie tereny leśne. Tylko nie ma, nie wiem, jak tutaj z symbolami jest. Czy... Wiem, że ten obszar mapy ma taki kaktus, jeśli chodzi o symbol. Chodzi o te części, nie? No nic, zobaczymy. Jeszcze się z tymi częściami dobrze ogarnę. Jak się dobrze ogarnę, to zrobię wam fajny poradniczek. Okej. Tutaj w ogóle tak z dupy jechałem, jedną gwiazdkę zdobyłem, spoko. O, musimy pojechać sobie, skoczyć jeszcze na lotnisko i tam zrobić ten mnożnik razy dwa i wtedy sobie odblokuję możliwość modyfikacji tylnych błotników w samochodzie. No tam można różne skoki robić, drifty, różne takie pierdoły. To się szybko nam nabije mnożnik.
60 sekund. Przez minutę musimy prowadzić. Koniec imprezki, Morgan. Teraz przegrasz. Oh yeah, zaraz zobaczymy. Musimy przez minutę prowadzić, więc to jest spore wyzwanie. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. W sumie obejrzałbym sobie film Need for Speed. Ta postać Tylera jest bardzo podobna do tamtego głównego aktora. Głównego aktora, głównej postaci filmu. Bardzo charakterem jest podobna. I nawet z wyglądu troszeczkę, co? Ej, zobaczcie, zostawiliśmy ich bez problemu. Ja tu dwie paki już cisnę, oni gdzieś tam z tyłu. Jakoś się zmieściłem. Próbowałem bez driftowania, bo tam była taka jakby szykanka przez wioskę. Dobrze, zostało nam jeszcze 28 sekund prowadzenia. Cisną tam za mną, patrzcie na to. Ja się tak łatwo nie dam, o nie. Dobra, 12 sekund. I wyjście z zakrętu i nitrujemy. Dobra, bo ukończyłem wyzwanie, coś mi gra bardzo szarpnęła. Ja zwracam uwagę na wszystkie takie drobne rzeczy, żeby też wam zobrazować. Osoby, które jeszcze nie kupiły, oglądałem ten gameplay, żeby sobie mogły zdecydować, czy będą kupować tę grę. No wszystkie jakieś takie najdrobniejsze, nawet szczegółowe wady mniej wy ten. Ale i tak uważam, że to jest jeden z najlepszych NFS-ów, jak nie najlepszy, ostatnich lat, naprawdę. Dawno się tak, chyba ostatnio tak dobrze się bawiłem w Need for Speed Most Wanted 2012, chociaż tamten sposób prowadzenia samochodów był okropny. Nie ma mowy, nie pozwolę się wyprzedzić żadnemu z was. Nie pozwolę się wyprzedzić, dlatego że oni są gdzieś około 2 km za tobą. Panie Tyler. 500 metrów. Czyk, 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 czyk. I mamy to. No i co, na ręcz. Łup. Elegancko. Zgiotłem ich. Oczywiście. Pyk. Zakład poboczny i dychę sobie zarobiłem. I mam już znowu 200 tysięcy. Hamulce. Szósty poziom? Zobaczmy. Więc teraz... ja wiem. Nie, to też chyba wymienimy na jakąś tam kartę. Na jakiś tam jeden żeton. Pyk. I został nam finał. Finał sobie już zrobimy w następnym odcinku, na który was zapraszam. Trzymajcie się, na razie, pa pa.